smakkujaw.pl, jajko owinięte śledziowym szalikiem. Przyrządzę dzisiaj znakomitą przekąskę. Będzie to jajko w szaliku ze śledzia z zielonymi dodatkami. A zatem będziemy potrzebowali 3 filety śledzi. Mamy już tutaj wymoczone. One moczyły się przez godzinkę w wodzie. 2-3 razy zmieniam w międzyczasie wodę. Będą potrzebne 3 jajka. Jajka mamy tutaj z gospodarstwa rolnego z terenu Kujaw. Będzie potrzebny groszek. Mamy groszek z Bonduela. Zakłady mieszczą się na terenie Gniewkowa. Będziemy potrzebowali ogórki korniszone. Zużyjemy tak około pół słoika. Będzie potrzebna jedna cebulka. Mamy już tutaj drobno posiekaną. Do przyrządzenia sosu będziemy potrzebowali 5 łyżek majonezu i 5 łyżek śmietany. Oczywiście do sosu dodamy również pieprz. I będzie potrzebny zielony szczypiorek, taki pęczek, o, jak tutaj widać. Najpierw przyrządzę sos, a zatem, tak jak powiedziałam, 5 łyżek śmietany. O, jeszcze jedna. I 5 łyżek majonezu. Staramy się dokładnie wymieszać śmietanę z majonezem. Ja używam do tego takiego przyrządu, takiego sprzętu do mieszania sosów. I dodaję teraz świeżo zmielony pieprz. I tak mniej więcej, nie wspomniałam o tym, ale jeszcze 2 szczypty cukru. Dokładnie wymieszamy. I odstawimy na około 10 minut. Przygotuję teraz śledziowe szaliki, a zatem śledzia kroimy wzdłuż. O, i odkładamy. I kolejny. Śledziki mamy już przygotowane. Kończę siekać ogóreczki. Robię to w taką drobniuteńką kosteczkę. W międzyczasie przygotowałam już prawie wszystkie produkty. Obrałam jajka, odsączyłam groszek i teraz jeszcze posiekam szczypiorek. I za moment będę przyrządzać naszą pyszną przekąskę. Przygotowuję jajka do naszej potrawy i robię to tak. Ponieważ jajka będą stały, więc musimy odkroić delikatnie końcóweczki jajek i potem przekroimy na pół. O, ładnie się udało. I jeszcze kolejne jajeczko. Odcinamy końcóweczkę. Drugą. I kroimy na pół. I jajka mamy już gotowe. Wszystkie produkty mamy już przygotowane, posiekane, pokrojone, a zatem przystępujemy już do końcowego etapu. Na talerz wysypujemy najpierw cebulkę. Staramy się tak w miarę równomiernie rozprowadzić. I cebulkę już mamy rozłożoną. Na cebulkę wykładamy posiekany ogóreczek. O. Zabieramy się za jajeczka, owijamy szalikiem ze śledzia. Robimy to w ten sposób i kładziemy na cebulkę i ogóreczki. O. I bierzemy się za następne jajeczko i kolejne jajko
I już pozostało nam ostatnie. O, i dokładamy. Tutaj odrobinkę poprawimy. I zaraz przyozdobimy sosem, który już nam się przegryzł. Polewamy nasze jajeczka. Tyle już, wydaje mi się, wystarczy. I teraz posypiemy groszkiem. Opruszamy naszą potrawę świeżo zmielonym pieprzem. Nie tylko przyozdobi nasze pyszne jajka w szalikach śledziowych, ale również doda odrobinę pikanterii. No jeszcze troszeczkę. O, tyle będzie akurat, bo pamiętajmy, że przecież też pieprzyliśmy nasz sos majonezowo-śmietanowy. Odrobinę posiekanego szczypiorku. Po listeczku zielonej natki pietruszki. I tu jeszcze jeden po plasterku jajeczka. Nasze pyszne jajeczka w śledziowych szalikach na zielonej łączce są już gotowe, a zatem życzymy smacznego.